Cześć. Dzisiaj zajmiemy się łożyskiem główki ramy. Wymienimy sobie takie łożysko. Akurat w moim motocyklu przyszła pora na wymianę. Jak widać, o, mamy tutaj tak zwaną pamięć. Także łożysko nam staje na środku. No i co, temat tak naprawdę nie byłby trudny, gdyby nie sam fakt dostępu do bieżni i samych łożysk. No ale to zobaczcie już za moment. Musimy sobie zdemontować całą przednią półkę. Także co, zaczniemy od demontażu koła, zacisk hamulcowy, plastron. Z reguły trzeba zdjąć kierownicę, też sobie ją zdejmiemy, gdyż jest problem tutaj z podejściem do śruby od górnej półki. Także wyjeżdżamy sobie z zawiasem, no i aż do momentu, aż półeczka zostanie sama, wtedy demontujemy półkę i będziemy zajmować się samymi łożyskami. Zostawiliśmy sobie lagi jeszcze w półce, także po demontażu kierownicy można było swobodnie odkręcić tą śrubę, która dociąga nam górną półkę. No inaczej półka by się nam obracała i byłoby to albo nie do zrobienia, albo po prostu bardzo niewygodne. Mamy wszystko porozkręcane, zawiasik wyjechał. Jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić teraz albo później, a mianowicie zdemontować przedni błotnik. Wtedy po prostu, no teraz możemy to sobie wszystko rozebrać, ale bez błotnika jednak dużo łatwiej nam się będzie operowało z dolną półeczką. My sobie zdejmiemy za moment. Najpierw wywalimy półki, że tak, ściągamy kierownicę, górna półka powinna wyjść bez jakiegoś problemu i teraz tak. I tutaj mam o-ring, którego nie ma fabrycznie akurat, fabrycznie to wygląda w ten sposób. No i co, jak to odkręcić? Klucz hakowy, coś takiego. Idzie nam z pomocą. Kiera nam tu będzie przeszkadzała, można ją sobie przypiąć. Generalnie fajnie jest uważać, żeby, szczególnie jeśli mamy niski poziom płynu, żeby to nie leżało jednak do góry nogami, bo możemy zapowietrzyć hamulec. No jak się zapowietrzy, odpowietrzymy, będzie ok, ale nie ma sobie co robić dodatkowej roboty. Klucz hakowy, jak nam się półeczka tu, o Tomski, dostajesz błotnikiem, zablokuje. Zruszymy to sobie. Właśnie tak. No i teraz musimy uważać, żeby nam puła nie wyjechała tutaj. I powinna nam się ona wysunąć, łożysko zostanie w środku. To łożysko jest zamontowane na sztywno, na sztycy. Tutaj natomiast, tak jak widzieliście, to powinno normalnie przejść w tym miejscu. No także tutaj, no to jest najprostszy element tej całej układanki, to najłatwiej możemy wyjąć. Po tym już jest troszkę trudniej. Zaczniemy od dwóch bieżni. Bo wymiana samego łożyska, które z tego co się orientuję też da się kupić, no nie ma sensu, bo to wszystko ze sobą współpracuje, współgra. No i tu mamy różne opcje. Albo pobijak, jakiś pręt, żeby zahaczyć od krawędź łożyska. Albo specjalistyczne narzędzie, które za momencik przyniosę, które ułatwia troszkę zadanie. Tu mamy taki sprytny przyrząd, który rozpiera nam się w środku, no i ułatwia całą operację. Łatwiej sobie nim wjechać, o tak. Robota brudna, bo jest tu dużo smaru. Mamy wywalone bieżnie. No i co teraz? Jak widać, jest tu troszkę brudu. My jeszcze działaliśmy tutaj, usuwaliśmy lakier proszkowy, który nam odprysnął. Jako że rama fabrycznie nie jest malowana, tu jest czarna. A ważne jest to, żeby ta przednia była jak najrówniejsza, żeby uszczelniacz dobrze dolegał, żeby zanieczyszczenia nam tu żadne nie wpadały. No i co dalej? Czyścimy sobie tutaj całą tą główkę ramy od wewnątrz, bo ten cały brud, który zostanie nam w środku z automatu w trakcie jazdy, nam wpadnie do nowych łożysk. Także tutaj musi być czyściutko, a następnie zdemontujemy błotnik z dolnej półki, no i zajmiemy się najbardziej niewdzięczną robotą, czyli zdjęciem dolnego łożyska. Najlepiej cążkami albo jakimś diaksem rozciąć koszyk, zdjąć to sobie, bo wtedy jest dużo lepsze podejście. Czyścimy tak samo sztyce.
No i co, bierzemy nowy komplet łożysk. Jak widać, dolne łożysko tak naprawdę bez uszkodzenia jest bardzo ciężko zdjąć, nawet przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Jeśli chodzi o nabicie dolnego łożyska, no tak naprawdę jakaś tuleja, tutaj rura, która zaprze się nam po wewnętrznej krawędzi, będzie w porządku. Do tego też są przyrządy, ale one dokładnie wyglądają w ten sposób, zresztą zaraz za momencik sami zobaczycie. Czasami łożyska góra-dół się różnią, czasami są takie same. Zawsze zwracamy uwagę na to, żeby tutaj przez wbicie łożyska założyć uszczelniacz, bo można o tym zapomnieć. Akurat tutaj jest to wszystko zintegrowane, także naprawdę nakładamy łożysko. Nie możemy tego zbytnio tutaj podgrzać ze względu na to, że mamy uszczelniacz. Tak to jest fajnie sobie troszkę to łożysko opalareszką pomęczyć. Osadzimy sobie bieżnię. Teraz taki przyrząd specjalistyczny do tego typu zabiegów polega na tym, że blokujemy sobie tutaj, wkręcamy po prostu bieżnię łożyska. No to jest specjalistyczna sprawa, pokażemy jak to zrobić normalnie. Bieżnia, młoteczek jakiś miękki, żeby jej nie uszkodzić, jak będziemy po prostu bili. A potem, żeby dobić, możemy wykorzystać starą bieżnię, z tym, że musimy uważać, żeby ona się tam nam nie sklinowała, także wszystko z głową na spokojnie. Generalnie istotne jest to, żebyśmy nie bili po powierzchni, gdzie pracują łożyska, tylko pracujemy tutaj na powierzchni. Starą bieżnię można sobie ewentualnie po zewnątrz zeszlifować, wtedy wiadomo, że ona nam się tutaj w otworze nie zakleszczy. Mamy osadzone bieżnie. Bardzo istotne jest to, żeby z każdej strony je równo dobić. W innym przypadku zaraz nam się pojawi luz na główce po złożeniu, bo te bieżnie dobiją się w trakcie jazdy. Nie powinno tak być, także sprawdzamy, czy one tu wszędzie doszły ładnie równo do krawędzi. No i co, przechodzimy do smarowania łożysk. Tutaj generalnie istotne jest, żeby ten smar nam powchodził w wałeczki, żeby było go dużo. Że jak stópki wyciskamy, to można wyciskać bezpośrednio, dociskając główkę do łożyska. I tak samo możemy posmarować lekko bieżnie. Tak jak mówię, tutaj dobrze, jak tego smaru jest dużo. Do główki nie zagląda się raczej często, aczkolwiek trzeba o niej pamiętać. Szczególnie jak jeździmy dużo po błocie. Sobie ten smar wstępnie upchniemy, to jeszcze dopychamy to palcem. Nam powinien tutaj po wewnętrznej stronie wychodzić. Muszę dobrze na to chwilkę czasu poświęcić, żeby było to zrobione ok. I to samo z łożyskiem, które już mamy tutaj osadzone. I co, półka w dłoń, przekładamy, zwracamy uwagę, czy linki tam się, czy nic tutaj nie przytniemy. No i teraz mamy kwestię skręcenia samej główki ramy. Dociągniemy sobie to najpierw trochę mocniej, tak żeby poczuć opór, że wszystko się ładnie ułożyło. Główka teraz siedzi ciasno. Musimy brać pod uwagę, że jak jeszcze skręcimy ją tą śrubą od góry z półką górną, to będzie jeszcze ciaśniej. No a tutaj są różne szkoły. Niektórzy lubią, jak chodzi bardzo luźno, niektórzy lubią troszkę ciaśniej, żeby kierownica nie latała sobie na boki jak chce. Po takim skręceniu luzujemy sobie. Najlepiej tak, żeby był wyczuwalny opór, lekki. Ale żeby to nie chodziło luźno. Lubię troszkę ciaśniej, jak jest skręcona i myślę, że tak będzie ok. Czyścimy sobie tutaj z resztek smaru, bo to będzie mieli słabe podejście.
Szmar wiadomo jest skazany, ale na zewnątrz uszczelniacza niekoniecznie. Tutaj się będzie nam kleił tylko brud. Następnie bierzemy górną półkę. Zwracamy uwagę na linki, żeby nam to wszystko, przewody, to wszystko, żeby dobrze szło. I przyłapujemy tylko tą nakrętkę. Nie możemy tej śruby teraz przykręcić, bo po pierwsze nam by się to nie udało, kręciłaby nam się dookoła, a po drugie ciężko by nam było wtedy ustawić półki w osi tak, żeby przeszły lagi. Więc idziemy po lagi, zakładamy lagi, przyłapujemy je sobie, tylko że nie górną półką, a dolną, tak żeby ta nam mogła jeszcze zapracować. Skręcamy sobie w prawo, tak żeby półka się oparła o granicznik skrętu i dociągamy. Możemy to na razie zrobić tak. Zobaczymy, jak tam działa główka. Myślę, że jest w porządku, tutaj z kołem jeszcze będzie ok, ale tak jak mówię, to jest sprawa indywidualna. Niektórzy lubią, jak to normalnie chodzi lekko, tak to jest fabrycznie w motocyklu. Powiedzmy, że mamy taką namiastkę amortyzatora skrętu, jak to skręcimy troszkę mocniej. Moment tutaj jest dosyć duży, zajrzyjcie do serwisówki, to jest około 100 Nm, także ta śruba musi być dociągnięta mocno. No to mamy zrobione łożysko główki ramy. Jak widać, tak naprawdę na każdym etapie tutaj można używać specjalistycznych kluczy, bardzo one pomagają zarówno w wybiciu bieżni, zdjęciu łożyska z dolnej półki, czy też w samym osadzaniu łożysk, ale można sobie poradzić i bez tego, tylko należy zachować zdrowy rozsądek, robić to wszystko na spokojnie i tak naprawdę efekt możemy uzyskać taki sam. Zapraszam Was do nagrywania kolejnych odcinków. Lajkujcie, subujcie. My będziemy nagrywali dla Was dalej. A co kolejne, zobaczymy niebawem.